Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj filmik nie kosmetyczny, tylko o tym, co przyciągamy, o tym, co działa i co jest dobre w naszym życiu. Chcę Wam powiedzieć, że wtedy, kiedy się otworzycie na dobro, płynące z prostu z serca, będziecie żyć w zgodzie ze sobą, albo będziecie się starać krok po kroczku. Nie oczekujcie od siebie, że nagle zmienicie swoje życie, nagle rzucicie pracę, zmienicie partnera i tak dalej, że wszystko nagle się zmieni. Może się tak nie zadzieć, ale jeżeli zaczniecie krok po kroczku zmieniać swoje życie na lepsze, czyli żyć w zgodzie ze sobą i być dobrymi ludźmi, być dobrymi ludźmi, to wasze życie może bardzo, bardzo mocno się zmienić. Ostatnio bardzo fajnego wywiadu słuchałam Łukasza Jakubiaka i Katarzyny Miller. Zarówno jedną osobę bardzo, bardzo lubię, jak i drugą. Nie wiem, czy wiecie, ale Łukasz jakiś czas temu już mówił o tym, że mocno się rozwija duchowo i nie tylko duchowo, mentalnie i tak dalej. Jest mu lepiej. I ja zauważyłam, że mi też jest lepiej. Zresztą te osoby, które są ze mną od samego początku, to na pewno widzą moją transformację i na pewno widzą moją ogromną, ogromną przemianę. Teraz mi się żyje ze sobą dobrze. Oczywiście wiem o tym i zdaję sobie z tego sprawę, że dalej będę błądziła, bo jestem tylko człowiekiem. Teraz daję też sobie przyzwolenie na to, żeby czasami zbłądzić i nie karcę się za to. Natomiast no, przychodzę dzisiaj do Was z taką historią, w zasadzie bardzo śmieszną historią. Wyobraźcie sobie, że ostatnio grałam w serialu Lombard. To było bardzo, bardzo wcześnie rano i jechałam na plan filmowy i wiedziałam, że jakaś jeszcze dziewczyna, która będzie grała osobę, która ma tak samo na imię i nazwisko jak ja, i serialowo oczywiście, a także wiem, że będzie blondynką. I wyobraźcie sobie, jechałam z dziewczyną w autobusach czy też w tramwajach, ciągle się przesiadałam z jedną osobą, z jedną i tą samą osobą, że sobie cholera, to pewnie ona. I tak rzeczywiście okazało, że trafiłyśmy na plan filmowy, no to trafiłyśmy na ten plan filmowy razem. I wydawałoby się, że to jest serial Lombard, czyli w zasadzie ja wiem, że niektórzy z Was nie chwalą sobie tego typu seriali, poza tym niektórzy z Was mówią, że nie oglądają telewizji, natomiast ja, jeżeli mam możliwość pracy przed kamerą, to bardzo, bardzo chętnie z niej korzystam i bardzo tego pragnę, ponieważ kocham to robić. No i poznałam ją, okazało się, że też to jest moja bratnia dusza i jeżeli się otworzę na tę energię, jeżeli otworzę się na, i żyję w zgodzie ze sobą, to też przyciągam ludzi do siebie niesamowicie podobnych. Ja wyobraźcie sobie, że jak chodziłam na imprezy, jeszcze nie byłam w związku partnerskim, jak chodziłam na imprezy, to zazwyczaj przyciągam ludzi do siebie bardzo, bardzo podobnych. To było niesamowite. Czasami przyciągam w ogóle kobiety, o dziwo, nie mężczyzn, tylko kobiety, które czytały te same książki, które słuchały tych samych wypowiedzi i interesowały się podobnymi rzeczami do mnie. Więc to już w ogóle było bardzo, bardzo dla mnie wtedy niesamowite. I całe szczęście, że nie znajdowałam wytłumaczenia, dlatego i tego wytłumaczenia nie szukałam chyba. Po prostu dałam sobie przyzwolenie na to, że poznaję ludzi i przyciągam się ludzi podobnych. I tak samo było tutaj w tym serialu. No, przyciągnęłyśmy się do siebie i ona bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne, bardzo fajne rzeczy mi uzmysłowiła, o których teraz jeszcze nie mogę mówić. Natomiast cieszę się, że ją poznałam, także pozdrawiam Cię, Sylwia. No, druga sprawa, ostatnio współpracuję z firmą Feromony.pl, zresztą niebawem zobaczycie efekty w internecie, więc śledźcie ostro YouTube'a Feromony.pl i tam też są ludzie, poznałam ludzi, którzy są podobni do mnie. Jak ja im mówię o medytacji, jodze, o jedzeniu, o energiach, to oni nie myślą sobie, co za wariatka, tylko myślą sobie, jest, mamy swoją, przyszła swoja. I to też jest bardzo fajne i bardzo cenne. Więc do czego zmierzam? Do tego, że myślcie pozytywnie, przynajmniej starajcie się myśleć pozytywnie. Ja wiem, że te dołki będą się zdarzać, bo mnie też się zdarzają dołki. Naprawdę wtedy jestem na maksa wtrącona z równowagi. Natomiast korzystajcie wtedy, kiedy jesteście u szczytu formy, korzystajcie z tego jak najbardziej. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz nastała wiosna i to jest czas transformacji, wielu zmian dla nas. Więc wypatrujcie znaków. Wypatrujcie znaków i słuchajcie i analizujcie swoje sny, ponieważ teraz w snach dużo będzie informacji dla nas. To tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Przesłałam Wam bardzo, bardzo, bardzo dużo ciepła. No i co? Zaczynajcie odkrywać siebie, bo jesteśmy naprawdę piękni. Miłego dnia i do zobaczenia.